Co mówi kobieta, która znalazła syna, szukając go w 3 dni? Co powie? Syneczku? No i co powie? Czemuś to uczynił komu? Nie. Mamusi. Jasne. Syneczku, czegoś to uczynił mamusi? Mamusia cię szuka, mamusia płacze. Zobacz, nie pomyślałeś, że mamusia cierpi, mamusia. Maria nic nie mówi o Józefie. Znaczy mówi, ale w jakiej kolejności? Oto ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Ojciec jest na pierwszym miejscu. Oto ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Nie ja i ojciec twój. Ona odwdzięczyła się wtedy za ten Nazaret, że nie rzucił w nią kamieniem, kiedy groziło jej ukamienowanie za to, że ludzie by zrozumieli, że ona jest z grzechu poczęta. A tak ona mu się odwdzięczyła, tak bardzo kochała i to, że ona pozwoliła Józefowi działać. Wiecie, co jest najstraszniejsze? Nie można nie najstraszniejsze, ale straszne. Jak kobieta poniża w oczach dzieci swojego męża, a ich ojca. To jest grzech ciężki, jeśli się to robi z premedytacją, bo się rozwala rodzinę w sposób o wiele bardziej skuteczny niż jakiś tam flircik męża, który też jest niebezpieczny, trzeba o tym czuwać. Ale jedna pani mi pokazała swoją mądrość, jak mówiła, przynajmniej się za mój mąż raz wrócił z pracy tak pijany, że człowiek guma po prostu, stał w drzwiach i się framu wytrzymał. A dzieci, co się stało z tatą? Co się stało z tatą? A mówię, nic, tatuś jest chory, tatuś jutro wam wszystko wyjaśni. Ale dlaczego? Ale tatuś wszystko wam jutro wyjaśni. Ledwo zamknąłem te drzwi, schowałem go i mówię, tatuś się źle poczuł, jutro wam wszystko wyjaśni. No i o rano ojciec wziął dzieci na rozmowę, co mówił, jego sprawa, ja się nie wtrącałam. Natomiast niektóre kobiety robią inaczej. Dzieci, chodźcie, chodźcie, dzieci, chodźcie, chodźcie, dzieci. O, to jest wasz ojciec. Ten co leży, tak, co żyga, to jest wasz ojciec. Wy, mamusi, nigdy tego nie zrobicie, prawda? Ile, w ilu domach takie numery przychodziły. I wtedy kobietom mnie w ogóle do uwagi nie przychodziło, że to jest coś nie tak. Że potem ten ojciec czuje się przegrany. To co mówi pan Jacek Kulikowski. Dziecko musi znać zapach ojca, nawet jeśli jest to zapach smaru, zapach benzyny. Dobra benzyna była. Musisz poczuć szorstką twarz ojca właśnie. A nie, żeby się połapać, bo nie zostaw dziecko. To jest moje dziecko i mam do niego pełne prawo. Maria nie tłumaczyła. Nie tłumaczyła Józefowi. Ona wierzyła, że on sam wymyśli wyjście z sytuacji. To jest nieprawdopodobne. Sytuacja była prawie beznadziejna, bo ciąża zaczyna być widoczna. Oni jeszcze są narzeczonymi. I ona się nie wtrąca. Wiele kobiet uwielbia kierować facetem. Mają taki stołek do obierania kartofli, żeby on był niżej. A ona wyżej. Ja ci wyjaśnię, o co chodzi. Nie, ja ci zostawiam sprawę i ty sam sobie z tym poradzisz. To facet, to co powiedziałem przed chwilą, dąży do tego, żeby usłyszeć ze strony żony, a już jak chcesz, to ze strony męża, ze strony żony, przepraszam, jak chcesz, to sama wiesz. Chcę być tak, mężowi. Słuchaj, opieka, dzieci nam zabierze dom dziecko. Chałupę nam zabierze opieka społeczna, a ja palcem nie kiwnę w tym, co ty masz zrobić. Ja za ciebie nie pójdę na wywiadówkę, bo syn ma 15 lat i to ty masz z nim rozmawiać o problemach wychowawczych, a nie ja. Ten nikt nie zrobi za ciebie. Pamiętajcie, każdy z nas robi to, co do niego należy. Nie zamieniajmy się miejscami, jak te panie w nocy, co mają te ikony ustawione. To jest, nie, mi się nieraz zdarza, że przychodzi, jestem w jakimś towarzystwie i ktoś mówi, no proszę nie, to trzeba trochę to jednak przyznać prawdę, że duszpasterstwo w naszym kościele jest kiepsko zorganizowane. Tam msza nie o tych godzinach, tam coś nie o tych, a to księża to nie robią, a to nagłośnienie kiepskie, a to wszystko. Ja mówię, świetnie pan ma to rozpracowane. Proszę panią, kiedy pani ostatni raz mąż zaprosił do filharmonii? Był księdza, chyba raz byliśmy w narzeczeństwie. A jak tam oglądacie razem przedstawienia, jakieś sztuki? On tego mecz ogląda, jak ja mu proponuję jakieś przedstawienie, to on się wyśmiewa z tego. Mówię, to proszę pana, to może się zamienimy na tydzień. Ja przyjmę obowiązki pana męża, pan żony. A pan się zajmie prywostwem. O nie, ja żony nie oddam się. No i bardzo dobrze. Każdy, nie, oczywiście mamy sobie wspomagać, mamy się dzielić opiniami, ale nie zamieniać się na miejsce. Maria znała swoje miejsce w tej wielkiej ciszy i pokorze. Pokazała, jak realizuje się słowa, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.